witam! Dziś opowiem wam, jak wyglądało moje szczepienie. A musicie wiedzieć, że nienawidzę igieł. I oczywiście 1 czerwca był Dzień Dziecka, więc pokażę wam, co ja dostałam i co dostał Kubuś. Jaja! Zobaczcie też moją stylówkę na wesele. Dzisiaj będzie troszkę krótszy odcinek, ponieważ nasz kotek Budyni choruje i cały czas jeździmy do różnych weterynarzy z nim, więc nie miałam trochę głowy do nagrywania. Ale o Budyni opowiem wam innym razem, więc zaczynajmy! Hejka kochani, my właśnie jedziemy do lekarza na szczepionkę. W zasadzie ja jadę po 13 roku życia. Jest jakaś obowiązkowa szczepionka, w zasadzie nawet nie mam pojęcia od czego. Chyba też wcale nie mam pojęcia, więc jedziemy. Ja się trochę jeszcze stresuję, ponieważ nienawidzę igieł, więc jest to dla mnie przerażające uczucie, ponieważ to wcale nie boli jak ugryzienie komara, tylko dużo, dużo bardziej. Moim zdaniem będzie bardzo boleć, nawet nie wiemy, czy Amelka dotrwa do końca dnia. Nie, bardziej się zastanawiam tym, że zapomniałam maseczki i najprawdopodobniej będę musiała ratować się czymś takim. Ale szczerze mówiąc, trochę się stresuję, bo jakby nienawidzę igieł i kiedyś nienawidziałam. Jak miałam pierwsze szczepienie, takie szybki story time, jak miałam pierwsze szczepienie, to musiało mnie bardzo dużo osób trzymać, żeby mi w ogóle tę igłę wbili. Więc polecam. To w razie czego ja ci wbiję, nie? Nie ma problemu. Ja się cykam bardziej niż ty. Czemu? Nie lubię, jak kogoś kują igłami. Aha. A jak chodziłeś na ten zabieg, co ci w twarz kuli, no to co wtedy? Bolało czy nie? W głowę, żeby włosy lepiej rosły. Aha. Tak, a nie lepiej było użyć po prostu takiego... Teraz mam taki sprzęt specjalny do prądu, że się czeszy, po prostu od cioci dostałam. Wiem, używałem do pleców. Mega przyjemnie. Nie, ale ty mówisz serio, czy żartujesz? Ale nie, bo serio, czy żartujesz? Wiesz, że lubię, jak ktoś mnie kizia po plecach. Czy kiedykolwiek wcześniej coś się po jakimś szczepieniu działo? Nie. 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 Czy w tej chwili jesteś zdrowa? Tak. Okej. Okay. To możesz posłuchać Syryjkę? Co? Się boję. Nie, no nie masz tego. To... Ja się boję. No nic nie będę bolał, naprawdę. Tak zrobimy, żeby nic nie bolał. Co Syryjkę? Tak sobie, ja to bardzo boli. Mówi doktor, tak? Tak. Facetem smarować, jak rączka bolała. Tak. Mówił pan doktor? Tak, tak. No to wszystko wiesz. Nie bolało. Słuchaj, skup się tu na mnie, Amelka. No dobra, dobra. I jest po wszystkim. I co, bardzo bolało? Nie bolało? Ale się powstał. Nie strasz innych. Miałaś być odważna, super. Wyglądamy. O. Przeciętnego malucha. Bardzo, bardzo pani dziękujemy. Jaki piękny Amelka dostała dyplom dla dzielnego malucha. Masz moc w sobie, Amelko, za odwagę i wzorową postawę podczas wizyty. Nie wiem, czy ta odwaga była taka wzorowa. Średnio bym powiedział, średnio. Ja też. Piotrek, teraz pytanie. Jedziemy gdzieś na pączki czy coś? Nie, jestem na diecie. Ważę 95 kilo. No. Tego nie dawaj w odcinku, ale nie chcę mi się iść na Polski. Przepraszam, pani Basiu. Hej, 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 a dzisiaj jest Dzień Dziecka, ranek, mamy już przyszykowane prezenty, jestem mega ciekawa, czy spodobają się Kubusiowi i Amelce. Jajo! Bo dzisiaj, Kubuś, twoje święto, Dzień Dziecka, a to oznacza, że dzieci dostają prezenty. Co my tu mamy? To, Kubusiu, rozpakowujemy? 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 To mama biegnie, żeby rozpakować po nożyczki. Uwaga, przewracamy.
Chodź i zobaczymy, co tu jest. Chodź, zobaczysz, co tu jest. Czekaj. Czekaj, osuń się, maluszku. Kubuś, zobacz. Kubuś, zobacz. Ale koło, Kubuś, umiemy to skręcić. Ty dasz radę to skręcić? Tak? No dobrze, no to zobacz. Zobaczmy. Nie, mama. Mamy tu trochę pracy, Kubusiu, tak? Z tym kołem. No. Ale damy radę? O, tak. No to uwaga, tata teraz będzie miał bardzo trudne zadanie. Musi włożyć traktor. Może pójdzie szybciej niż myśleliśmy, bo nie widzę tu żadnych śrubek, tylko nakrętki. O. O, patrz, Kubusiu. Nie ma. Nie ma śrubek. Tylko czekaj, bo tata musi dowiedzieć się, jak to zrobić, syneczku. Nie było instrukcji. Może gdzieś jest. Ej, ty mały, ty już nie pośpieszaj tutaj, ja cię proszę. Musi gdzieś być instrukcja. Potrzebna instrukcja. Czekaj, bo to chyba się tak, tak wkłada. Ej, mały, nie pomogasz mi, nie pomogasz mi. Idź do mamy na trochę. Kubuś już sobie tam montuje. Tak. Ty chcesz o tu? Tak. No dobra, zrobimy czaj. Powiem ci gdzie. Dobra? Nie. Dobra. No o tu, o tu. No. Mocniej. No. O, jeszcze. O, dobra robota. Dobra robota. Jeszcze raz o tu w środek. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, no. O, pięknie, siedzi, już nie wyjmiesz, siedzi. Przynieś koło, Kubusiu. No. Bardzo ci dziękuję. Nakładamy koło, nakładaj koło. No, tylko musisz o tu równiutko. Czekaj, nie tą stroną, o tą stroną chyba. Mamy, czekaj, gluta tata wytrze, bo mamy trochę małą chorobę. Ale zdarza się najlepszym. Ej! Przynieś dekle. Bez dekli to by słabo wszystko wyglądało. No jak traktor bez dekli? Tak, Kubuś? Daj. Dziękuję. Dekiel? Dobry jesteś. A tata złapał. Tata złapał, musisz przyznać. Chodź, będzie mi potrzebny wbijacz. Dobra, dobra, siedzi. Słuchajcie, mamy już, co mamy? Mamy traktor. Teraz siedzenie, z tyłu jest siedzenie. A teraz czas obudzić Amelkę, w końcu jest dzień dziecka. Amelka, Amelka pobudka, dzień dziecka. Już, wstawaj, prezenty czekają. Musisz zobaczyć, jaki... Cicho, jaki super traktor Kubuś dostał. Mega, chodź. Idziesz? Potrzebuję 5 minut na ogarnięcie się. Liczymy 5 minut, liczymy. Dobrze. Chyba idzie. Dobra, minęło już kilka minut. Ona to jest... No jako 13-latka możesz podziwiać prezent Kubusia. No ale ty już prezentu nie masz, prawda? Chyba dasz mi się przejechać, bo wypasiony ten traktor. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Dziękuję bardzo. O, widzisz? Pamiętaliśmy. Ty, Kubu, też? Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności. O, dziękuję bardzo. Sprawdzę, mam mało energii, bo jest godzina 6:40. Chcę zaznaczyć, 6:40. Ale kto rano wstaje, temu Bozia daje. Zobaczmy, co dostałam. Moją koszulę do wyprasowania. Spadaj! Piękną sukienkę. Ładna. A będę mogła w niej pójść na ślub? No, musisz przymierzyć na pewno zaraz. Chętnie przymierzę, bardzo fajna. Bardzo fajna i zobacz. Pokaż. No. Taka. Pomoc. Zobaczmy, co jest w środku. Prześcieradło. Lego. Nie, to nie jest Lego.
Ale to jest też taka układanka. Pościel. Lego. Tak, takie podobne do Lego, tylko z takich bardzo, bardzo malutkich rzeczy, ponad 2000 elementów od 14 lat. Podobno strasznie długo się składa. Ostatnio kupiliśmy Amelce Lego i to były storczyki dla niby dorosłych, to złożyła to w pół godziny, więc teraz uznałam, że muszę jej kupić coś, co będzie układać, układać, układać. Myślałam, że mówiąc mini. Chodziło ci, że o mini, a nie jakieś mikro. Ale to jest malutkie, szok! Wiem, właśnie widziałam, że to jest takie malutkie i wiedziałam, że ich bardzo długo zajmie składanie. Kubuś chyba też chce poskładać. To największy element! Zastanawiam się tylko, jakiej wielkości będzie to drzewko bonsai. Takie? Tak, takie malutkie! Kubusiu, ty chyba jesteś za malutki na takie malutkie elementy. Ale to nie jest... Myślałam, że to jest drzewko bonsai, ale teraz się skapnęłam, że to nie jest drzewko bonsai. To jest domek na drzewie. O. Cherry Blossom House. Więc jakby super, akurat super. To jest mój prezent na Dzień Dziecka i w tej sukience postanowiłam pójść na wesele. Skarpetka czy bez? Bez. A jakie buty będą? Białe, zwykle leczajne, moje Nike. I jak wam się podoba, napiszcie w komentarzu. Mam nadzieję, że wasz Dzień Dziecka również był udany. Napiszcie, co dostaliście u mnie w komentarzu.